Kuba Właszczykowski, Krzysztof Piątek, Paweł Brążek, Marcin Budziński, Carlitos, pamiętacie ich akcje? Piękne gole, cudowne strzały, emocje od pierwszej do 90 minuty. Derby Krakowa, Wisła, Krakowia. To ponad 100 lat tradycji, ale w ostatnich latach w tych spotkaniach też nie brakowało niesamowitych zagrań. W ostatniej dekadzie i Wisła, i Krakowia przeżywały wzloty i upadki, ale bez względu na pozycję w tabeli na derby, piłkarze krakowskich klubów zawsze mobilizowali się wyjątkowo. Wybraliśmy dla Was top 10 meczów Wisły z Krakowią w minionej dekadzie. Pamiętajcie o subskrypcji oficjalnego kanału Ekstraklasy i zaczynamy! A na początek poprzedni sezon i wiosenne starcie przy ulicy Rejmonta. Piłkę wybija Michał Buchalik, trochę chaosu w środku pola. Do piłki dopada Krzysztof Dziazga i pakuje ją do siatki. Przepiękne uderzenie, piłka przeszła jeszcze po rękawicach Michała Peskowicza, odbiła się od słupka i wpadła do bramki. A Dziazga notuje najlepszy moment w karierze. Po powrocie z wypożyczenia z Puszczy Niepołomice strzelił hat-tricka Koronie, a teraz trafił w derbach Krakowa. Wisła w tym meczu dominowała, 5 minut później Burliga do Błaszczykowskiego, a ten do Marco Kolara, napastnik Białej Gwiazdy z najbliższej odległości pakuje piłkę do siatki. Po przerwie Wisła wciąż atakuje Sławomir Peszko lewą stroną, ależ przyspieszenie, Peszko w pole karne i Jakub Błaszczykowski. Co za bramka, co za akcja dwóch reprezentantów Polski. To była trzecia z 5 bramek zdobytych przez Błaszczykowskiego w poprzednim sezonie. W sezonie, w którym wrócił do Wisły, by ratować Białą Gwiazdę przed upadkiem. Pomógł jej nie tylko poza boiskiem, ale też na murawie, strzelając tak piękne gole. Pogromu jednak nie było, bo w końcówce Krakowia strzeliła 2 bramki. Najpierw do siatki trafiła Iram Cabrera po ładnej akcji i podaniu Janusza Gola. A w 94 minucie wynik ustalił Filip Piszczek. Na więcej zabrakło czasu, Krakowia przegrała z Wisłą 2-3. Michał Probierz schodził do szatni niepocieszony, ale na koniec sezonu piłkarze Pasów uplasowali się na 4. pozycji, Biała Gwiazda na 9. W sezonie 2016-2017 Krakowia broniła się przed spadkiem, ale na własnym stadionie okazała się od Wisły lepsza, a ozdobą meczu było fenomenalne, cudowne uderzenie Marcina Budzińskiego. To była zaledwie 2. minuta spotkania, Pasy już prowadziły. 2 minuty przed końcem pierwszej połowy podwyższył Mateusz Szczepaniak. Wisłę stać było tylko na bramkę kontaktową, jej autorem Patryk Małecki. To było 2. z rzędu zwycięstwo Pasów w derbach Krakowa, co wydarzyło się dopiero po raz 2. w historii i po raz 1. od prawie 70 lat. W rundzie rewanżowej tamtego sezonu kibice w Krakowie też zobaczyli pięknego gola. Peter Blek i piłka w siatce. Tym razem to bramka oczywiście dla Wisły i na stadionie Wisły, ale znów zaraz po pierwszym gwizdku. A Chorwat dzięki takim trafieniom został wytransferowany do Serie A. Ale Krakowia miała wtedy w składzie Krzysztofa Piątka. Snajper Pasów dostał piłkę wprost pod nogi, a takich okazji pio nie marnuje. To był 3. gol Piątka dla Pasów. Przenosząc się do Włoch, miał ich 32, a w sumie w Ekstraklasie 39. Cofamy się do sezonu 2011-2012. Wisła Kraków broni Mistrzostwa Polski, a przed meczem uhonorowany został jeden z legendarnych piłkarzy Białej Gwiazdy, Andrzej Iwan. W składzie Wisły m.in. Maur Melikson, który nie błyszczy już jak sezon wcześniej, ale to on ustawił piłkę na rzut wolny w 29 minucie spotkania. Melikson! Idealne uderzenie w samo okienko. To był jedyny gol Izraelczyka w Ekstraklasie w tamtym sezonie, ale znów ucieszył kibiców Białej Gwiazdy i trenera Michała Probierza, który wtedy pracował akurat w Wiśle. Wielkich sukcesów nie odniósł, ale sezon 2011-2012 i tak gorzej wspominają fani Krakowi. Pasy spadły z Ekstraklasy. Do najwyższej klasy rozgrywkowej Krakowia wróciła pod wodzą Wojciecha Stawowego w 2013 roku. Ledwo obroniła się przed ponowną degradacją. Wisłę prowadził wtedy Franciszek Smuda i w derbach przy Rejmonta Biała Gwiazda ponownie okazała się lepsza.
Strzelanie rozpoczął Arkadiusz Głowacki. Dokładne dośrodkowanie z rzutu wolnego Semira Stylicza i kapitan Wisły pakuje piłkę do siatki. Chwilę potem do piłki dopada Paweł Brożek. Zagrywa do wchodzącego w pole karne Semira Stylicza, a ten mija obrońcę, kładzie bramkarza i podwyższa prowadzenie Wisły. Warto zobaczyć raz jeszcze, to był jeden z 7 goli strzelonych przez Bośniaka w tamtym sezonie. Krakowia się jednak nie poddawała, kwadrans przed końcem cudownym uderzeniem popisuje się siding Tiba Zomkiza i tym razem euforia radości w sektorze kibiców Kraksy. Patrzymy raz jeszcze bez namysłu z pierwszej piłki i w samo okienko, ale piękną asystę zaliczył też Przemysław Kita. Ostatnie słowo należy jednak do Wisły. Łukasz Garguła 3 minuty przed końcem ustala wynik spotkania i Biała Gwiazda triumfuje 3-1, a sezon kończy na 5. pozycji. To najlepszy wynik Wisły od ostatniego mistrzostwa z roku 2011. Przenosimy się na drugą stronę Błoni. Jesień 2014 roku, gdy wolne miejsca na stadionie przy ulicy Kałuży już się zapełniły, mieliśmy 90 minut pełnych emocji, a punkt kulminacyjny nastąpił dosłownie w ostatnim momencie. Mateusz Setnarski z rzutu rożnego, a Miro Czowilo głową do bramki. Michał Buchalik jest blisko obronienia tego strzału, ale piłka przekracza linię bramkową. Sędzia Paweł Raczkowski wskazuje na środek boiska, ale wznowienia już nie będzie, bo od razu kończy mecz. Krakowia wygrywa z Wisłą 1-0. Czowilo zostaje bohaterem. To był 3 z 7 goli bośniackiego defensywnego pomocnika w tamtym sezonie. Z pewnością dla kibiców Krakowi najważniejszy. Wisła rewanżuje się pasą wiosną 2015 roku. W 16 minucie koronkowa akcja piłkarzy Białej Gwiazdy, a kończy ją Semir Stylicz. Typowa krakowska piłka, dużo podań na małej przestrzeni, granie z pierwszej piłki, Paweł Brożek do Łukasza Garguły, no a granie w ten sposób ze Styliczem to prawdziwa przyjemność. To już druga połowa, Krakowia nie może wydostać się z własnego pola karnego, tym razem Stylicz w roli asystenta w pięknym stylu do siatki trafia Paweł Brożek. Powtórce zobaczymy dokładnie, że Brożek uderzył piłkę z powietrza. To była 116 z jego 149 bramek w Ekstraklasie. Odpowiedział tylko Marcin Budziński i Wisła wygrała z Krakowią 2-1. A to już grudzień 2017 roku i najwyższe wyjazdowe zwycięstwo Wisły nad Krakowią w powojennej historii ligowych spotkań. Rozpoczął Marcin Wasilewski w 42 minucie. Była to jego pierwsza bramka w Ekstraklasie po powrocie, czyli po 11 latach. Później za strzelanie wzięli się Hiszpanie. Przed przerwą było już 2-0. Do siatki pasów trafił Jesus Imaz, który podwyższył wynik także tuż po przerwie. Imaz zawsze był bardzo efektywny, ale efektowny zdecydowanie inny z hiszpańskich napastników. Carlitos. Idealny strzał w samo okienko z rzutu wolnego. Adam Wilk tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Kilkanaście tysięcy kibiców Krakowi zamilkło na dobre. Dla Carlitosa była to już 14 z 17 bramek zdobytych w tamtym sezonie. A niewielkim pocieszeniem dla kibiców Krakowi był gol strzelony w końcówce przez Michała Helika. Krakowia, Wisła 1-4. Było wyjazdowe zwycięstwo Wisły, to teraz wyjazdowy triumf Krakowi. Dopiero drugi taki w XXI wieku. Prowadzenie pasom dał Denis Rakels, wykańczając składną akcję gości. A na 2-0 podwyższył Deleu, który dopadł do piłki i huknął zza pola karnego. Tuż przy słupku, obok interweniującego Radosława Cieżniaka. Odpowiedział tylko niezawodny Paweł Brożek i zwycięstwo Krakowi na stadionie Wisły stało się faktem. Krakowia pod wodzą Jacka Zielińskiego sezon 2015-2016 zakończyła tuż za podium i zakwalifikowała się do europejskich pucharów. Dobrze rozpoczął się dla Krakowi także mecz z sezonu 2017-2018 już z trenerem Michałem Probierzem. Tym razem jesteśmy przy Kałuży, a do bramki trafia Krzysztof Piątek, którego trener Probierz wierzył od początku i przepowiadał mu wielką karierę.
Nie pomylił się, chociaż bohaterem tego meczu został zupełnie ktoś inny. Na 10 minut przed końcem za odrabianie strat w pojedynkę bierze się Carlitos. Krakowia gra już w dziesiątkę po czerwonej kartce Kamila Peski, a Hiszpan tańczy z obrońcami pasów jak chce i pokonuje Sandomierskiego. Jak zwykle efektowny w strzelaniu goli, ale także w cieszynkach. Carlitos daje w tym meczu remis, ale wcale nie mówi ostatniego słowa. Minutę przed końcem wprowadza w stan euforii kibiców Wisły, dając swojej drużynie zwycięstwo 2-1. To było top 10 derbów Krakowa z minionej dekady. Jeszcze więcej filmów zobaczycie na oficjalnym kanale Ekstraklasy na YouTubie. Pamiętajcie o subskrypcjach.